Maseczki. Czy chronią przed koronawirusem? Marta Trychała-Zarzycka. W polskich mediach często wcześniej pojawiała się informacja, jakoby noszenie maseczek było bezużyteczne, ponieważ nie chroni przed koronawirusem. Zalecano, żeby tylko osoby, które chorują, używały tych maseczek. Ale jak to wygląda w rzeczywistości? Rzeczywistość jest taka, że w mediach pojawiała się taka informacja, ponieważ ludzie w panice wykupywali mnóstwo maseczek i rząd zwyczajnie obawiał się, że zabraknie ich dla personelu medycznego. Zresztą słusznie. Pewien przedsiębiorca z Francji, który normalnie sprzedawał parę milionów maseczek w ciągu całego roku, wyprzedał w ciągu około tygodnia 500 000 maseczek. Tak więc, jeżeli chodzi o te wiadomości fejkowe, medialne, no to one miały właśnie taki sens, żeby uchronić się przed niedoborem tych maseczek. Okej, ale czy w takim razie ma sens, żeby tylko osoby chore korzystały z tych maseczek? No nie, ponieważ część osób przechodzi tę chorobę bezobjawowo lub to wygląda podobnie jak grypa czy przeziębienie i możesz nie wiedzieć nawet, że jesteś chory i masz tego koronawirusa, a nawet jeśli nie masz objawów, możesz roznosić wirusa. Możesz zakażać swoich bliskich, możesz zakażać innych ludzi, przez co ta pandemia będzie jeszcze bardziej szaleć. Więc tak, noszenie maseczki nawet przez osoby, które uważają, że są zdrowe, ma bardzo duży sens. Zresztą pomyśl, dlaczego stomatolodzy, dlaczego lekarze, pielęgniarki, chirurdzy noszą maseczki? No właśnie, po to, żeby między innymi się nie zarazić od swoich pacjentów. Tak więc to jest fakt. Koronawirus. Jak chronić siebie oraz bliskich? Darmowy kurs online, który znajdziesz pod adresem astrosalus.pl/kursy-online. Zarejestruj się już dziś i korzystaj za darmo. Zapraszam. Jeśli chodzi o to, czy maseczki, noszenie maseczek ogranicza, czy też niweluje zarażanie się, to muszę powiedzieć, że co najwyżej ogranicza. Dlatego, że koronawirusem możesz się też zakazić przez oczy, więc jeśli nie masz gogli jakichś, a nosisz maseczkę, to po prostu tylko ograniczasz możliwość zarażenia się, ale nie niwelujesz takiej możliwości. Tak więc, jeżeli musisz wejść na zewnątrz i chcesz się ochronić przed wirusem, to oprócz tego, że oczywiście powinnaś utrzymać odpowiedni dystans, około 2 metrów od innego człowieka, to warto też mieć jakieś gogle, bo w innym wypadku co najwyżej masz większą szansę, że się nie zarazisz, ale dalej masz na taką możliwość zarażenia się. Poza tym warto wiedzieć, że znaleziono koronawirusy również w kale człowieka. To znaczy, że korzystanie ze wspólnej toalety, której się nie czyści po każdym użyciu, jak również nie myje się rąk, powoduje, że jest możliwość, bardzo wysoka możliwość zarażenia się. Tak więc korzystaj z różnego rodzaju środków czyszczących, dezynfekujących, aby ograniczać tę możliwość. Ale tutaj akurat mówiliśmy o maseczkach. Tak więc tak, ma głęboki sens noszenie maseczek również przez ludzi zdrowych. To ogranicza możliwość zarażenia się, niweluje zarażanie. Natomiast jeżeli nie chcesz się zarazić, powinieneś też nosić gogle, powinieneś często myć ręce wodą z mydłem, przy czym trzeba mydło utrzymywać przez około 2 minuty na skórze, żeby zadziałało. Powinieneś czyścić różnego rodzaju powierzchnie, z których korzystasz ty i inni, którzy też mogą być zarażeni. Dziękuję Ci za uwagę. Żyj mądrze i zdrowo i skorzystaj z mojego darmowego kursu Jak chronić się przed koronawirusem. Link do tego kursu online znajdziesz pod tym filmikiem.